Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Prezydencie, Ekscelencjo, Czcigodni Laureaci Nagrody Nobla, Państwo Profesorowie, Szanowni Państwo. Jedna z moich ulubionych anegdot o Albercie Einsteinie dotyczy studenta, który po zakończonym egzaminie podszedł zaskoczony do profesora i powiedział jemu, że pytania są takie same, jak były w zeszłym roku. Einstein odparł: tak, to prawda, takie same, ale odpowiedzi są różne. Mamy przekonanie, że w roku 2022 też musieliśmy sobie udzielić nowych odpowiedzi na stare pytania. Pandemia, potem wojna na Ukrainie, potężny kryzys gospodarczy wstrząsnęły całym światem. Dla wielu decyzja Putina o agresji na Ukrainę była tak samo trudna do przyjęcia, jak tezy Kopernika o tym, że Ziemia kręci się wokół Słońca. Cieplarniane warunki, w jakich przyszło żyć wielu zachodnim przedstawicielom świata polityki, zachodnim elitom, uśpiły umysły. Główna zasada ekonomii klasycznej, która w uproszczeniu miała brzmieć tak: pieniądz łagodzi obyczaje, legła w gruzach. Ostatnie 30-lecie upłynęło pod znakiem dominacji neoliberalizmu, który sam siebie uznał za jedyny racjonalny opis świata, zwłaszcza relacji gospodarczych, politycznych. Teoria neoliberalna była traktowana co najmniej jako jedno z żelaznych praw fizyki. Tak jakby teorie społeczne opisywały nie ludzi, ale atomy. Wiemy, że wiedza często może być narzędziem władzy. W myśl tej tezy neoliberalizm był narzędziem dominacji w systemie, który generował ogromne nierówności i niesprawiedliwości. Każdy, kto zgłaszał wątpliwości, traktowany był jak ktoś niespełna rozumu. Kwestionowanie neoliberalizmu traktowano jako prawie jak kwestionowanie prawa grawitacji. Tak się składa, że mój ojciec był fizykiem teoretycznym i jako fizyk wiedział doskonale, że nawet teoria naukowa jest zawsze tylko niedoskonałą próbą opisu natury, która pozostaje dla nas tajemnicą. Miałem ogromną przyjemność chwilę porozmawiać z naszymi czcigodnymi noblistami właśnie i o początkach świata, i o różnych zjawiskach kosmosu i nasłuchać się fantastycznych, naprawdę niesamowitych informacji, wiedzy. Kilka zdań chciałbym powiedzieć teraz właśnie o paradoksie wiedzy. Hannah Arendt pisała w 1958 roku w słynnej swojej pracy o kondycji ludzkiej, że nowoczesne zdobycze technologii po raz pierwszy stały się zagrożeniem dla samej ludzkości. Wskazywała, że od kiedy posiadamy bombę atomową, ludzkość jest zdolna do unicestwienia samej siebie. Dlatego tym bardziej potrzebny jest nam namysł nad tym, do czego posłużą odkrycia naukowe, jak je okiełznać. Właśnie rozmawialiśmy też z panami przed chwilą o sztucznej inteligencji, o wyzwaniach regulacyjnych w tym zakresie. I dzisiejszy świat jest pełen paradoksów. Wynalezienie internetu miało połączyć nas w jedną globalną wioskę, ale stało się również zaczynem wielu problemów i początkiem nowej izolacji. Kiedy wybuchła arabska wiosna, wielu wierzyło, że to internet otworzy drogę do wolności i demokracji. A nie minęło kilka lat, a okazało się, że internet stał się również potężnym narzędziem inwigilacji, zniewolenia na skalę, jakiej wcześniej nie znaliśmy, jeżeli trafia w ręce dyktatorów, autokratów, a przecież tak się właśnie też dzieje. Za jakiś czas, choć tutaj nie było zgody między nami, czeka nas era sztucznej inteligencji. Ja nie obawiam się osobiście, że władze przejmą roboty o twarzy Arnolda Schwarzeneggera, ale znajomy nauczyciel niedawno powiedział mi, rozmawialiśmy o tym z panem ministrem edukacji i nauki,
właśnie również, że uczeń przyniósł mu pracę, która została napisana przez program dostępny w internecie. Wszyscy uczniowie już chyba wiedzą o tym programie, a więc tworzy to potężne również wyzwania dla całego procesu edukacji. Motto oświecenia brzmiało sapere aude, miej odwagę być mądrym. Musimy więc zadać sobie pytanie, czy za korzyści ze sztucznej inteligencji ceną nie jest rezygnacja z mądrości. Tak jak musimy pytać, czy za korzyści płynące ze zdolności do klonowania ceną nie jest albo nie będzie kiedyś rezygnacja z człowieczeństwa albo cząstki człowieczeństwa. Robert Oppenheimer mawiał, że fizyka jest mu bardziej potrzebna niż przyjaciele. Mam nadzieję, że nie jest to prawda o każdym fizyku. Wielu naukowców, zwłaszcza astronomów, po latach badań nad kosmosem zadają sobie pytanie o stosunek do Boga. Jedni stają się ateistami, widząc w kosmosie tylko nieskończoną pustkę. Inni zaczynają wierzyć jeszcze głębiej. Mikołaj Kopernik, który patronuje dzisiejszemu spotkaniu, nie stracił wiary po swoim przełomowym odkryciu. Paradoks odkrycia Kopernika polega na tym, że wiedza, która pozwoliła mu dokonać tak wielkiego odkrycia, przyniosła też świadomość, że świat nie kręci się wokół człowieka. Krótko mówiąc, im więcej wiemy, tym bardziej uświadamiamy sobie, jak mali jesteśmy wobec wszechświata. Historia ludzkiej cywilizacji to historia prób uporania się ze świadomością naszej ułomności. Religia, nasze tradycje, rodzina, przyjaciele to zawsze były sposoby na to, by radzić sobie w świecie pełnym niebezpieczeństw. Można powiedzieć, że ludzie tak mogli żyć, zanim technologia pozwoliła zapanować nad światem. Ale czy ostatni rok nie udowodnił, że nawet najlepsza technologia nie uchroni nas przed wirusami? Czy ostatni rok nie udowodnił, że nawet najlepsza technologia nie chroni nas również przed chorymi ambicjami tyranów, co widzimy dziś na przykładzie barbarzyńskiej inwazji Rosji na Ukrainę? Mój ojciec kochał fizykę, ale jeszcze bardziej kochał ludzi. Dlatego mimo świetnych perspektyw naukowych pierwszeństwo dał walce o wolność. W wolnym świecie naukowcy nie muszą wybierać albo nauka, albo przyjaciele. W wolnym świecie nauka służy ludziom do tego, żeby ich życie w świecie było bardziej bezpieczne, lepsze, bardziej godne. Prawdziwa wiedza uzbraja wielkich ludzi w wielką pokorę. Mam nadzieję i mam przekonanie, że postępy wiedzy w XXI wieku będą równolegle pomagały nam w rozwoju i czyniły nas bardziej pokornymi wobec świata. Bo tylko połączenie tych dwóch wielkich cech, które pchają człowieka do przodu, pokora z jednej strony, a z drugiej pragnienie poszukiwania prawdy, poszukiwanie nowych lądów, jak mówimy sobie w przenośni, to największa z cnót, które pomagają nam budować wspólnie lepszy świat. Dziękuję bardzo.